Kamerka chyba zdechła. Się wyłącza ona sama. Z przodu widać, nagrywa. Nie atakują. No ale jak latają? Bo zobaczyli ich jest. Tutaj pewnie trzeba poszerzyć. Kurwa się nie pali. Nie wypał, kurde. I co? Tragedia, proszę państwa. Nowy telefon mam. Po chyba 3 latach mój telefon się rozdupcył. W sposób nie do przewidzenia. Takie gleby liczył. Niesamowite. W ciągu tych, załóżmy, 3 lat. A wczoraj spadł lekko na ziemię i ekran walnął i nie mogłem nic zrobić, bo wiadomo, już teraz nie dotkniesz ekranu, to nie da się. Tak więc kupiłem nowy telefon, też jakiś tam Samsung, i jeszcze go tam jakoś dostrajam, próbuję poustawiać aplikacje, wszystkie ściągam, no ale zobaczymy. Aparat pewnie ma gorszy, chociaż wygląda to wszystko lepiej, no ale pora nagrać jakiegoś shorta. Tak więc nagrywamy. No i dobra, tamte mam zrobione 4 sztuki. I tu jedna albo dwie, jedna jest jeszcze. A pszczółki latają, pyłek noszą i pewnie nektar też. Taka niedobita, no ona się tutaj męczy w zielsku i w suszy, ale mam nadzieję, że w końcu się ukorzeni i ruszy, nie? W jeden rok jest to możliwe. O! Pszczoły zaatakowały. Nie fajnie. Starczy pryskania. A, żądło wyjąłem. Zełba. Dobra, sztuka. Co się jej odbiło? No naprzeciwko uli. Się nie staje raczej jeszcze ja z jakimś opryskiwaczem. Ale walnęła. Koniec roboty. Jak tu mamy? 21. No przy ścianie 19 może jest. Dobra, dziewczyny, jak mnie znacie, to wiecie, gdzie tu problem może być. Trzeba dmuchnąć w 30. Poważna awaria, ale typowa. Najmniej u mnie typowa. Ropa jest, to już wiemy. Akumulator naładowany i to nie raz. Teraz nam zostaje dmuchnąć, bo jakiś syf się złapał po prostu i chce wypalić tą ropę, która jest, przynajmniej w większości. I pukankę zrobimy na bak. Jakoś tam go wyczyścimy, nie? Nie widzę innej opcji. Także odkręcamy. Teraz jest ciepło, to chyba puści. O, zapalniczkę dawaj. Bo się porwie, się połamie. Takiego już nie kupię. O, ćwirki się cieszą. A co ten ma? Jakby dziób taki. Źle zdarty. Nie wiem, się nie znam. Krzywy trochę. Ale stylowy. Dobra. Po co ja przylazłem? Po zapalniczkę. Zapalniczka z YouTube'a. Nie pamiętam od kogo, ale się przydała mi już ze 100 razy.
konkretna zapalara żarowa. Z gazem ona była. Tylko gaz już chyba zużyłem, ale to idzie doładować nawet tymi chyba. Co ja mam do palników, nie? O. Podgrzewamy lekko, żeby to puściło, nie? O. No, tu nawet paliwa nie ma, panie. Jak pan chciał jechać? Aha. Już tak robiłem. Najpierw korek otwórz, bo ci w mordę strzeli paliwo. To już pojąłem w mojej karierze. No, było zatkane. Ewidentnie. O! Teraz pojedzie. Od strzała. Póki znów nie wleci. Co to za kurde syf tam? Jakiś kłak koci musi latać. Mam nadzieję, że to ten sam, tylko jeden. A nie, że coś od baku się odrywa, jakieś glony. No to ciężko będzie wyczyścić wtedy. O, dobra. To zostawmy na razie tu. Później się sprzątnie. Ręce umyć. Czy nie trzeba? Nie trzeba. A, podpompować. Oczywiście. Nie zaszkodzi. A tu gaz jest chyba dany. Nic. A, tu nastało cudowne ozdrowienie ostatnio. Proszę państwa. I się rozrusznik naprawił. Tak więc jedno się zepsuje, drugie się naprawi i się żyje. Podgrzejemy, chociaż nie trzeba już przy tej temperaturze. To powinno od strzała palić. Gaz jest, tylko że ona zapowietrzona prawdopodobnie, ale jak dymek pójdzie, to jest dobrze. Tego paliwa trzeba pompować.
moment.